ten. Jeśli chodzi o ogórka, najbardziej ciekawi ludzie są w Polsce. Aha, ogórki, no. Historia w ogóle tych, znaczy w ogóle komunikacji polega na tym, że przed wojną głównie w Polsce opierała się komunikacja na w mieście tramwaje, a poza miastami kolej. To była podstawa, autobusy to była znikoma część. Nie mieliśmy takiej produkcji autobusów. Większość to było ściągane z zagranicy, karosowane, ale tego mało było. No w czasie wojny to wiadomo, wszystko. A gdzie państwo stanęli? Tam. A jak przeszliście? Tam. Bokiem. No tam otwarte lekko. Jakieś tam ten. Ten. I w czasie wojny wiadomo, wszystko zniszczone. Po wojnie trzeba było uruchomić komunikację. Zaczęto ściągać z zagranicy, z Francji szosony do komunikacji i z Anglii Leylandy. Ale to wiadomo, że były małe, mała potrzeby, potem się zmienił ustrój i nie wolno było ściągać, więc zaczęto produkować w Sanoku autobus. Najpierw na licencji Fiata Fiat, to też potem zamknęli, to chyba z rok, czy dwa produkowali, potem Stara takiego produkowali na podwoziu Stara, drewniana konstrukcja obita blachą. To się nie zachowało i szukano dalej, żeby jakiś coś znaleźć, jakiś autobus, który by mógł przewozić ludzi. No i szukano jakiejś licencji szybkiej, no bo nie było takich zakładów, nie było nic takiego u nas. No i jakoś, nie wiem, czemu tam były różne opcje polityczne, więc nie produkowano polskich, nie szukano. Wpadło na czeską właśnie Skodę, tu mamy. W Jelczu w 1958 roku podpisano umowę na produkcję tego modelu. To jest Skoda 706 RTO. Czesi to wprowadzili, wymyślili w 1956 roku, pokazali na targach w Lipsku, od 1958 produkowali to seryjnie. I myśmy dostawali podwozia do Jelcza i karoserię robiliśmy w własnym zakresie na ich tam licencji, nie? W międzyczasie w Sanoku produkowano autobusy zamiast tego Stara, potem Sala na samonośnej kratownicy, nie były wytrzymałe te pojazdy, to były mniejsze pojazdy do tego, do mniejszych miast. To są te słynne ogórki, tak? Tak. I to produkowano w Jelciu na klamkę do 1986 roku. Na, była wersja miejska, która była od 1963 robiona do 1977. Tu mamy wersję miejską, nie? To jest akurat jedyny egzemplarz do DDR-u wysyłany wersja. Tego bardzo mało wyprodukowano. W ogóle chyba Jelcz wyprodukował 300 sztuk w ogóle Jelczy takich do Niemiec, a tych to prawdopodobnie parę sztuk i to się jedyny zachował, który był jako Jelcz wyprodukowany do Drezna albo do Lipska. No proszę. Do komunikacji. Oni przegubowych trochę wysłali to i potem już Niemcy nie brali tego, bo nie brali karusa. Od kiedy pan się zajmuje właśnie tak, bo to jest muzeum, jesteśmy w muzeum. Tak. Gdyby pan właśnie. Przedstawmy się, gdzie to jest, ponieważ ludzie powinni tutaj przyjechać i u pana zwiedzać oczywiście, dowiedzieć się więcej komunikacji, jaka była wcześniej, przed 1989 roku, ponieważ mieliśmy własną komunikację, własne tak. Możliwości produkcyjne, jeśli chodzi o pojazdy. No, takie były czasy, że... Znaczy, nazywam się Artur Lemański, jesteśmy w prywatnym muzeum w Paterku, Muzeum Komunikacji w Paterku. Muzeum powstało w 2011 roku na bazie zbioru, który zbierałem już od 2000 roku. Fajnie, i od tego zaczniemy. W Sanoku równocześnie produkowali najpierw sany. One się zmieniały, bo ulepszano. Była to produkcja opierana na produkcji na częściach Stara, czyli silniki ze Stara. No a podwozia no to były różnie i część ze Stara, część było samo, czy nie, na początku to samonośne było własnej konstrukcji, nie były wytrzymałe, no wtedy nie było też profili zamkniętych, tylko oni sami robili te profile zamknięte, więc to nie były wytrzymałe. W 75 roku powstała ta konstrukcja, od 75 roku zaczęto produkować Sana H9. Słynnego H9. Tak. Była wersja miejska i międzymiastowa, te autobusy aż do 2000 roku produkowano. I to szło do mniejszych miast i to był już, tak można powiedzieć, jeden z najpopularniejszych pojazdów. W międzyczasie Jelczu, tam będziemy mieli, tam przejdziemy,
A jak już jesteśmy tu, to mamy, jak wyglądał Jelcz RTO, konstrukcja. Jelcz RTO, czyli te wszystkie ogórki były produkowane na ramię, to jest rama. Na ramię była przykręcana samonośna buda, jakby karoseria. W latach 80. pozwolono mieć ciężarówki, ludziom prywatne. Przed tym nie można było mieć prywatnych ciężarówek, ale żeby zdobyć ciężarówkę prywatną, no to musiał gdzieś kupić używaną. Używane ciężarówki jeździły, dopóki się nie złamały ramy. Najczęściej to wymieniano kabinę, wymieniano silnik i dalej jeździł w takich przedsiębiorstwach, więc najprostszym sposobem zdobycia ciężarówki było zakupić używany autobus i wtedy, tak jak tu, przerabiano to na ciężarówkę. To w latach 80. to było, to można powiedzieć, że ogórek także był takim prekursorem transportu w Polsce. I tak zaczynali ludzie transport. Prywatny. Mm-hmm. Najpierw rolnicy przerabiali, wozili plony, a potem mogli już mieć ludzie pod koniec lat 80. prywatne ciężarówki i zaczęto właśnie w ten sposób transport robić. W latach 70. wiadomo, rozwijały się miasta, ludzi przybywało do miast, trzeba było ich przewozić. Te ogórki były to stare konstrukcje, więc szukano jakiejś nowszej konstrukcji i dużego autobusu, który mógł przewozić więcej ludzi. Szukano różne licencje i padło na francuską firmę Berriet. Myśmy dostali całą linię produkcyjną razem z nowymi lakierami. Trzeba powiedzieć, że autobusy do lat połowy 70. były malowane matowe. To nie były tak, jak teraz sobie odmalowują ludzie i błyszczą te autobusy. Nigdy tak nie błyszczały autobusy. One były coś takiego jak to, może nawet nie. One były matowe, bo wtedy nie było takich lakierów. Dlatego po otrzymaniu właśnie licencji pod tej firmy Berriet francuskiej dostaliśmy te wszystkie licencje na produkcję tego autobusu i wtedy weszły już lepsze lakierowanie i tak dalej. I to jest ten autobus, tak zwany Berriet. Różnił się już od ogórka, że tak, miał zawieszenie pneumatyczne, czyli wygodne, z tyłu silnik, większa przestrzeń, wykończenie wnętrza już laminaty. Trzeba powiedzieć, że tak, stare autobusy, tamte ogórki miały płyty pilśniowe, które po kilku latach odpadały. Mm-hmm. Autobus taki Jelcz ogórek to po 5 latach szedł do remontu. To coś takiego. Tu już wiadomo, że już lepsze wykończenie wnętrz. Miał być to wygodny autobus, no ale niestety zaczęto to produkować. Najpierw produkowano dwudziową wersję do Warszawy głównie. I Francuzi mieli nam przygotować właśnie trzydziową. I z polskimi częściami, z polskim silnikiem. No i dostaliśmy polski silnik od Jelcza 315, który włożony był i ta konstrukcja nie wytrzymywała przeładowania i pękała. Aha. I te autobusy po paru latach, już po dwóch latach potrafiły iść do remontu. Nie trzeba po pięciu, tylko po dwóch? Po dwóch latach już te autobusy do remontu, bo pękały. No bo nie, dopiero fakt, że ten autobus był produkowany, ten model był od 76 roku do 92. Potem było już wklejanymi szybami, ale konstrukcja była ta sama. Jelcza tam 120 i 120, konstrukcja była taka sama, tylko wklejane szyby. No to oni już przez tyle lat no już wzmocnili to wszystko i już poprawili jakość tego wszystkiego. Ale na początku to nie było... No to tak jak z tymi autosanami. Mamy autosan H9, gdzie przychodziły do autobusy, nie było części. Jeśli chodzi o kwestię, żeby się dowiedzieć, kiedy, co i jak, żeby pana odwiedzić, żeby to muzeum zwiedzić, jest to na stronie internetowej? Jest na stronie telefon, trzeba dzwonić do mnie, żebym był akurat obecny i wtedy nie ma problemu i się można umówić. Także jesteśmy tutaj dzisiaj obecnie, wszystko będzie oczywiście przedstawione. Zapraszamy na stronę internetową i też do muzeum, po to, żeby zobaczyć, żeby stwierdzić, czy faktycznie ten sentyment w nas jeszcze jest, czy pozostał i jak to było kiedyś. My jeszcze będziemy starać się tutaj porozmawiać, porobimy parę fotek, wrzucimy
Dziękujemy Państwu i dziękujemy Panu bardzo. Dziękuję. Czas robi tu